nie będziemy dzisiaj kontynuować wykładu, bo w zasadzie zakończyliśmy wykłady. Dzisiaj będzie, tak jak ogłaszaliśmy, modlitwa. Cóż dalej? Jeśli chodzi o program dzisiejszego spotkania, to podzieliłbym go jakby na 3 segmenty. W pierwszej części bardzo króciutko powtórzę, co to jest dziedziczność, bo przecież cały czas mówiliśmy o dziedziczności. W drugiej części chciałbym zrobić sondaż, zadać kilkanaście pytań, żeby was sprowokować. Po pierwsze, do tego byście się zastanowili, czy wasi przodkowie tych rzeczy nie robili, a jeśli robili, no to za chwilę powiem, co z tym mamy zrobić, ale także będę chciał wysądować, żeby niejako sprowokować nas do myślenia i do szczerej przed Bogiem odpowiedzi, czy myśmy tych rzeczy nie czynili. Jeśli tak, to także trzeba jakoś ten problem rozwiązać. I to byłby drugi segment dzisiejszego spotkania. Trzeci, to będziemy się chcieli pomodlić wspólnie razem. Ja poprowadzę was w modlitwie. Najpierw poprowadzę was w modlitwie o przerywanie, nazwijmy to po imieniu, przekleństwa dziedziczności, która przechodzi z przodków naszych, a potem będziemy się modlić o przerwanie przekleństwa, tej niegodziwości indywidualnie, jeśli my w to byliśmy zaangażowani, jeśli my to robiliśmy. A więc będę was chciał poprowadzić w tych dwóch modlitwach. I w końcu, jeśli ktoś będzie chciał, oczywiście to jest dobrowolne, wyjść tu do przodu i w ten sposób poprosić nas, mnie i pastora, czy pastora i mnie, aby się o was pomodlić, to chcemy wam usłużyć, jeśli taka będzie wasza wola. A więc przejdźmy do pierwszego segmentu. Rozpoczynaliśmy nasze wykłady na temat dziedziczności od słowa z pierwszego listu Piotra. I to miejsce w nowszym tłumaczeniu oddane jest w sposób następujący. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach głupiego postępowania zostaliście odkupieni nie czymś przemijającym, srebrem albo złotem, ale drogocenną krwią. W naszym tłumaczeniu jest to tak oddane, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Ale i w jednym, i w drugim tłumaczeniu jest zmianka o dziedziczności, a więc coś marnego, a w tym nowszym tłumaczeniu coś głupiego mogło nam być przekazane. A więc mogliśmy się stać spadkobiercami czegoś głupiego, czegoś niegodziwego. I w związku z tym, co to jest dziedziczność? Dziedziczność jest to odwzorowywanie albo jest to wzorowanie się na postawach, na zachowaniach, na praktykach, na przyzwyczajeniach, na nawykach, które przekazali nam nasi ojcowie.
A że tak się może dziać, to nie ulega wątpliwości. Izak postępował tak, a nie inaczej, bo się wzorował na Abrahamie. Jakub postępował tak, bo się wzorował na Izaaku. I moglibyśmy wiele, wiele przykładów z Biblii pokazać, że młodsze pokolenie wzorowało się na starszym pokoleniu. Nawet ta z Ewangelii Łukaszowej, ta myśl o tym, że bogaty człowiek znalazł się w krainie umarłych, gdzie męki cierpiał, modlił się do Abrahama, aby Abraham posłał kogoś, by uprzedził ten ktoś, jego braci, żeby oni na to miejsce, w którym on jest, nie przyszli. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, że jego młodsi bracia naśladowali swojego najstarszego brata w jego niegodziwości. A więc są to postawy napiętnowane przez Boga. Jeśli to są dobre postawy, Bóg je chwali. Ale jeśli są to niegodziwe postawy, to jest to niegodziwa dziedziczność i to musi być przerwane. Powiecie, bo wielu tak mówi, przecież Bóg skoro mi przebaczył, to przebaczył mi wszystko. Zgadza się. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Ale jest ktoś, kto ma dobrą pamięć, kim byliśmy. I pilnuje tego, aby w najsłabszym momencie naszego życia, w krytycznym momencie, nam to przypomnieć. Wejść przez tę szczelinę. Tym kimś jest diabeł. On pamięta, że kiedyś nam wróżka wróżyła. Bóg przebaczył. A chwileczkę, co zapłatą za to, co robiła wróżka? Jeśli nie nam, to naszym rodzicom. No i tak dalej. Mówiłem o tym, więc nie zamierzam już tego dłużej powtarzać. A teraz chciałbym może zacząć od tego, żeby przypomnieć, bo także o tym wspominałem, jakie są konsekwencje, jeśli dźwigamy na sobie przekleństwo dziedziczności. Jakie są te konsekwencje? Cóż to może być? Spróbujcie się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to udziałem waszego życia. A jeśli jest, no to trzeba iść dalej. Mogą to być skutki dziedziczności, którą przejęliśmy po naszych przodkach. Jakie? Na przykład nawracające stany lękowe. Nie ma przyczyny, nie ma powodu, a nie możemy się uwolnić od ducha strachu, od ducha lęku. Na przykład nie możemy się uwolnić od ducha lęku i musimy świecić światło w naszym mieszkaniu w czasie nocy. Cóż to jest? To może być utkwione korzeniami gdzieś w dalekiej przeszłości. Dalej, cóż dalej? Nocne, koszmarne sny, po których, gdy się człowiek budzi, jest bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy się kładł do snu. Jest wycieńczony psychicznie. A więc to także korzenie tego mogą sięgać gdzieś do przeszłości. Po trzecie, myśli samobójcze albo mordercze. Tak, nawet i wierzącym ludziom zdarzają się takie myśli. Skończ z sobą. Przegrałeś życie, nie udało ci się. Jaki jest więc sens życia? Skończ z sobą. A więc myśli samobójcze.
albo myśli mordercze, zamordowanie kogoś. Tak, tak, to także dopada niektórych ludzi. I prawdopodobnie korzenie mogą tkwić w przeszłości. Dalej, bez powodu głębokie stany depresyjne. Tak, wszyscy możemy podlegać jakimś chwilowym stanom depresyjnym. Jeśli dochodzą złe wieści, jeśli w rodzinie przeżywamy jakiś trudny czas, to zanim się otrząśniemy, możemy przechodzić przez tę osławioną dolinę cienia. Ale to nie może trwać w nieskończoność. I to nie trwa w nieskończoność. Dziecko Boże wreszcie staje ponad tym. Ale jeśli to trwa i trwa i trwa i przygnębia i przygnębia i wysysa soki, wysysa żywotność duchową, to trzeba się zastanowić, skąd się to bierze. I wtedy musimy sięgnąć do korzeni. Co dalej? Choroby rodzinne. Niektóre choroby są przywiązane do niektórych rodzin. Inne rodziny niekoniecznie tym chorobom ulegają, ale inne ciągnie się to z dziada pradziada. I ta dziadek, i ojciec, no i syn ma już symptomy tej choroby. Trzeba też szukać przyczyny. No cóż, dalej. Ja naprawdę nie chciałbym nikogo obrażać, ani nikomu robić krzywdy. Ale powiedzmy, jeśli raz gdzieś tam do małżeństwa dziadów wszedł demon rozwodu, to wnukowie też to mogą odczuwać, bo to jest jakiś wzorzec. To jest jakiś wzorzec. Mój dziadek się rozwiódł, moi rodzice się rozwiedli, po co się będę kłopotał czy z tą kobietą, czy z tym mężczyzną? Przecież dzisiaj jest wolność. Można zmieniać partnerów. A zatem, jeśli to niebezpieczeństwo widzicie w waszych rodzinach, to dla zabezpieczenia swoich potomków trzeba coś z tym zrobić. Nie można zamiatać sprawy pod dywan. Trzeba coś z tym zrobić. No i cóż, kolejna rzecz. Nienawiść do sług Pana, do pomazańców Pana lub permanentne oskarżanie zboru. Są takie przypadki, że nie wiadomo dlaczego niektórzy ludzie nienawidzą kaznodziejów sług Bożych. I kaznodzieje się zmieniają. Pastorzy się zmieniają, ale duch nienawiści pozostaje. Ten odszedł, przyszedł inny, ale to pozostaje. Tak, są tacy ludzie. Ktokolwiek by nie przyszedł, w nich kipi, po jakimś czasie pojawia się nienawiść do sług Bożych, do zwiastunów Słowa Bożego. Albo nienawiść do zboru, obgadywanie zboru. Cokolwiek by się w zborze nie działo, jest źle. Grupa uwielbiająca śpiewa za głośno, z ciszy za cicho. Zawsze się znajdzie pretekst, żeby oskarżać, potępiać, żeby okazywać zgorzknienie z powodu sytuacji w zborze. Nie nawracają się ludzie źle, nawracają się po co ich tyle. A więc ciągle i ciągle są powody, żeby ponarzekać. Jest to, że tak powiem, jakiś korzeń, który trzeba wykorzenić. Zapytacie,
A może to jest opętanie? Nie, nie, to nie jest opętanie. Nie, to nie jest opętanie. To może prowadzić do opętania. Pamiętacie, Pan Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Jana uzdrowił przysadzawcę Betesda, człowieka od wielu lat złożonego chorobą. A potem go spotkał. Pamiętacie, jaką przestrogę Jezus mu przekazał? Idź i więcej nie grzesz. Aby się coś gorszego nie spotkało. Jeśli więc człowiek w swoim niegodziwym myśleniu, postępowaniu, postawach się nie zatrzyma, może dojść do opętania. Ale znowu nie przesadzajmy. Nie każda negatywna postawa jest opętaniem. To jest przesada. To jest stawianie diabła na pierwszym miejscu. Nie, nie. Ale to nie znaczy, że jeśli ktoś się nie zatrzyma, no to się może stać. A więc takie mogą i inne, nie pora, abym o wszystkim mówił, takie i inne mogą być skutki dziedziczenia niegodziwych postaw. A teraz przechodzimy do egzaminu. Przechodzimy do sondażu. I proszę, ja będę starał się te pytania, jest ich paręnaście, zadawać powoli. A kiedy je będę zadawał, myślcie o waszych przodkach. Myślcie, czy aby przypadkiem tego rodzaju problemy, z tego rodzaju problemami nie mieli wasi przodkowie. A jeśli mieli, to potem w modlitwie coś z tym zrobimy. Ale nie tylko odpychajmy i nie składajmy winy na naszych przodków. Jednocześnie myślmy, czy myśmy już tym palców nie maczali. Czy myśmy już się w jakiś sposób w to nie angażowali? Czyśmy przypadkiem jakieś cząstki z tego już nie przyjęli? Jeśli tak, to także coś dzisiaj trzeba będzie w tym zrobić. A więc zaczynamy. Będę zadawał te pytania powoli, oczekując, że będą szczerymi, a wierzę, że jesteśmy szczerymi przed Bogiem w szczerości naszych serc i w pokorze odpowiemy przed Panem tak lub nie. Miało to miejsce lub nie. Ma to miejsce w moim życiu lub nie. A więc chcemy być przed Bogiem dzisiaj otwarci, szczerzy, pokorni i nie udawać, że nie ma niczego albo nie było niczego. I tak jak zaczynaliśmy, zacznijmy od takiego samego pytania. Czy nieznane ci są przypadki antysemityzmu u twoich przodków? Czy nieznane ci są przypadki, jak twój dziadek albo ojciec zajmował wręcz wrogą postawę wobec Żydów? A jaka jest twoja postawa? Mnie też nie chodzi o to, abyśmy się we wszystkim z Żydami zgadzali. Nie, nie musimy, ale błogosławić ich, szanować ze względu na to, co Bóg mówi. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. To nas obowiązuje. A więc czy nie było przypadków antysemityzmu w twojej rodzinie? A może były takie dramatyczne sytuacje, że czyjś dziadek albo ojciec chciał zarobić i sprzedał Żyda. Zdradził,
miejsce jego pobytu. Coś trzeba z tym zrobić. Nie możemy powiedzieć, że się nic nie stało. Idziemy dalej. Czy ty lub ktoś z twoich przodków był zaangażowany w jakąś okultystyczną aktywność? Czy nieznane ci są takie przypadki? Tak jak daleko sięga twoja pamięć, czy rzeczywiście nikt z twojej rodziny, bliższej lub dalszej, nie zajmował się okultyzmem? A może dotyczy to siedzących niektórych osób na sali? Dalej. Czy praktykowałeś jogę, mantrę, wschodnie sztuki walki? Jeśli nie ty, to może ktoś z twoich najbliższych. A trzeba nam wiedzieć, że właśnie tego rodzaju praktyki są bardzo często inspirowane przez mocy ciemności. Te nadnaturalne sposoby obrony, walki, to nie pochodzą z ludzkich możliwości. Jeżeli ktoś uderzeniem ręki rozwala 10 położonych cegieł, to nie mówcie mi, że to jest naturalne. To jest nienaturalne. A skąd się bierze ta nienaturalność? Są tylko dwa źródła. Demoniczne i Boże. Idziemy dalej. Czy nie uczestniczyłeś w wywoływaniu duchów? Albo czy nieznane ci są przypadki, że twoi najbliżsi zajmowali się wywoływaniem duchów? Jeżeli tak, jeśli to wiadome, bądź szczery wobec Boga. Bóg cię nie potępia. Bóg chce nam przebaczyć pod jednym wszakże warunkiem, że my będziemy wobec Boga szczerzy. Idziemy dalej. Czy nie zasięgałeś rady medium w sprawie swojej przyszłości? Idziemy dalej. Czy nie wróżono ci z dłoni kart, fusów, kryształowej kuli? Przypuszczam, że w dzisiejszej edukacji w szkołach jest to na porządku dziennym, że się wróży z wosku podczas dni andrzejkowych i tak dalej. A cóż to jest? To jest właśnie coś z pogranicza okultyzmu. Idziemy dalej. Czy nie nosisz jakiegoś medalika, amuletu, biżuterii, talizmanu i przypisujesz mu nadnaturalną moc? On mnie ochronił. On moją babcię ochronił. Mojego dziadka w czasie wojny. Jest to spadek po moich przodkach i przekazali mi, abym strzegł tego jak źrenicy oka. Już mówiłem o tym, że to jest odwracanie uwagi od ochrony Boga na przedmioty, na talizmany, na wisiorki i tak dalej. Idziemy dalej. Czy nie masz w domu jakiegoś posążka, maski, jakiegoś fetysza pochodzącego gdzieś z krajów trzeciego świata i służącego w tamtym kraju do celów kultowych? O tym stosunkowo niedawno mówiłem, więc myślę, że pamiętacie. Byłoby dobrze, abyśmy przeprowadzili inwentaryzację w naszych domach i zobaczyli, czy wszystko, co się tam znajduje, powinno się tam znajdować. Albo czy wszystko, co się tam znajduje, jest nam wiadomego pochodzenia. Bo jeśli nie wiesz, co tam na strychu gdzieś jest zdeponowane, nie masz pewności, czy jakiś czarnoksiężnik, jakiś
okultysta nie wzywał imienia diabła nad tym. Nie masz. I może stąd się biorą te niepokoje, ale niekiedy może nawet jakieś odgłosy gdzieś tam w domu, w sieniach i tym podobne. Dalej, jeśli nie masz w domu książek lub przedmiotów związanych z okultyzmem, powiecie, oj, ten nasz pastor senior, coś nie tak, coś mu na starość odchodzi. Nie, nie, kochani, to nie jest tak. Ja mogę was świadczyć wieloma przykładami, że sprowadzanie tych rzeczy do domu wiąże się z otwarciem drzwi na moce demoniczne. A one nie od razu działają. Czekają, spokojnie sobie czekają. Diabeł jest starym diabłem i on ma tyle doświadczenia, że wie, jak to robić. I będzie czekał, aż nasze siły opadną, aż przestaniemy racjonalnie i trzeźwo myśleć, a wtedy zaczną się problemy. A więc, czy nie mamy takiego czegoś jak książki, z których wróżyła nasza babcia? Czy nie mamy kart, z których wróżyła nasza babcia? To na pamiątkę, tradycja rodzinna. Zerwijcie kontakt z tą tradycją rodzinną. Idziemy dalej. Ja chcę zaznaczyć, że to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. Diabeł będzie wynajdywał tysiąca i jeden powodów, argumentów, abyś tego nie zrobił. Będzie tłumaczył w różnoraki sposób, żebyś tego nie zrobił. Bo on nie jest tym zainteresowany, aby nasze domy zostały oczyszczone z jego przedmiotów. Idziemy dalej. Czy nie byłeś zaangażowany w kult Hare Krishna, hinduizm, mormonizm, masonerię, New Age i inne zwodnicze trendy? Czy nie byłeś zaangażowany? To nie jest takie sobie. To nie jest takie, że a byłem, ale nie jestem. To dobrze, jeśli Bóg cię stamtąd wyrwał. Ale pamiętaj, że te nici mogą ciągle gdzieś się wlec za tobą. Dalej idziemy. Na pewno tu się zetknę z kontrowersją. Czy nie masz upodobania w muzyce heavy metal, black metal czy death metal? Ostatnio nawet czytałem świadectwo pewnego rockowego muzyka, który się nawrócił i on pisze, komu ta muzyka była poświęcana, gdy jeszcze ją grał i śpiewał, będąc w świecie. Świadectwo jego jest jednoznaczne. Większość utworów poświęcona była diabłu i piekło. No więc będzie trudno wysupać te kasety, te płyty i wyrzucić. Przecież to ma wartość. Przecież to sztuka, artyzm. No właśnie, słuchaj diabła, a dobrze na tym wiedziesz. Słuchaj go. Ale moje zdanie jest takie. Nie słuchaj go, bo prosto w czeluści zwiąże cię. Tym cię ubezwłasnowolni. Dojdzie do tego, że nie będziesz mógł bez tego przeżyć dnia. A wszystko, co nad nami bierze władzę, nie pochodzi od Boga. Bóg nas do wolności powołał. Ale idziemy dalej. Czy
nie próbowałeś czarnej lub białej magii, a więc się nie próbowałeś komuś wróżyć, bo jest takie zapotrzebowanie na wróżbitów, wróżki, przypowiadaczy przyszłości. To jest dobry biznes, naprawdę dobry biznes. Jeden profesor medycyny, ty jej nie zarabia, to wróżka czy wróżbita. A jeśli jesteś dzieckiem Bożym i kiedykolwiek nawet myśli takie ci przychodziły, staraj się od tego odciąć. A może w przeszłości w twoim domu miały miejsce tego rodzaju praktyki. Twoja prababcia na przykład potrafiła wróżyć z ręki, potrafiła wróżyć z rzeźnicy oka albo w inny sposób. A ty teraz tam mieszkasz. Te moce ciemności, które ona sprowadziła i które się nią posługiwały, dzisiaj mogą dokuczać tobie. To niejako dziedzicznie powoli przechodzi na ciebie. Idziemy dalej. Czy przypadkiem, wzorując się na swoich przodkach, nie próbowałeś posługiwać się klątwą? Być może słyszałeś, że ktoś tam przeklinał, rzucał klątwy i tak się stało. To dlaczego się tym nie posłużyć dzisiaj? Skoro dziadek mógł, dlaczego ja nie mogę? Skoro babcia przeklęła i krowa padła, to dlaczego ja nie mogę? To znaczy, że jest w tym jakaś możliwość. Z samej takiej myśli trzeba pokutować. Idziemy dalej. Czy nie zajmujesz się, albo twoi znani ci przodkowie nie zajmowali się pornografią? Może oni takiej możliwości nie mieli, jakimi dzisiaj młodzież dysponuje. Nie tylko telewizor, nie tylko kino. Nie trzeba. Wystarczy mieć komputer i obrzydliwość staje przed oczami. Ale pamiętaj, to wciąga. To wciąga, to wiąże. To naprawdę wiąże. A jeśli włazi to poprzez oczy. Może kiedyś przy innej okazji będę usługiwał na temat pożądliwości oczu. Popatrzcie. Świat jest tak skonstruowany, aby ściągnąć uwagę naszych oczu. A zaraz za tym idzie pożądliwość. Nie dotyczy to wierzących dziewcząt, ale przecież spódniczki są coraz krótsze. Bogacimy się materiałów w sklepach tyle, że można się 10 razy owinąć dookoła, a te biedne paniusie noszą coraz krótsze spódniczki. A dlaczego? No właśnie, żeby ściągnąć uwagę oczu mężczyzn i w ostateczności spowodować pożądanie. Bo zapewniam kobiety, że w mężczyźnie płynie krew, a nie woda. A krew ma to do siebie, że się burzy, jeśli widzi jakąś taką właśnie sytuację. Dlatego to nie jest dziwactwo starszych, pastora, jeśli mówi, że ludzie, którzy stają przed zborem, muszą być ubrani przyzwoicie. To nie jest jakiś tam... I mnie to nic nie obchodzi. Ale ja już nie jestem pastorem. Mnie to absolutnie nie interesuje, że gdzieś tam z Ameryki czy skądś przyjeżdżają roznegliżowane zespoły muzyczne.
dziwactwa pochodzą przeważnie z Zachodu. Choć ze Wschodu teraz się wciska. Ale my, tak jak powiada Paweł, mamy trwać w tej Ewangelii, w którą uwierzyliśmy, a nie którą nam narzucają mody, świeckie mody. A więc to wszystko w jakimś stopniu prowadzi do pornografii. Ja już tu kiedyś wam mówiłem, że przepraszam, tak się kobiet uczepiłem, mężczyznom muszę coś przypiąć. No, bo oni przecież tak się wyzywająco ubierają, że kobieta widząc te obcisłe szorty, może się domyśleć, co tam jest pod nimi. No i po co to? Komu to ma służyć, pytam? Bogu? Zbudzanie pożądania. A pożądanie to jest krok przed pornografią. Jeśli pozwalamy na to, to kochani, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Ja kiedyś tu mówiłem, że w Niemczech, a się rozgadałem, podeszła do mnie siostra i mówi, bracie, powiedz coś mojemu mężowi, bo on zamiast iść ze mną do łóżka, od wielu lat siada przed komputerem i sobie te panienki tam nagie ogląda. Powiedziałem, no to tym bardziej powinien ciebie pragnąć. Jemu to wystarcza. No więc to jest pornografia, to jest demoniczne. Diabeł robi wszystko, żeby ściągnąć naszą uwagę. Ale to jest ten skrajny przypadek, bo wystarczy spojrzeć na sklepy, na wystawy. O, ja jeszcze takiej sukienki nie mam, jeszcze takiego płaszcza nie mam, a w szafie jest tego tyle, że i tak już nie ma gdzie powiesić. No więc to jest pożądliwość oczu. Kontrowersyjny temat, ale prawdziwy. I wreszcie ostatnie. Czy nie współżyjesz z kimś w nielegalnym związku? Czy nie współżyjesz z kimś w nielegalnym związku? I to chcę mocno zaakcentować. Jeśli ktoś żyje w nielegalnym związku, nie ma pokoju, nie ma wyzwolenia i może taki ktoś 100 razy wychodzi do przodu, aby się o niego modlono, a jeśli nie zrobi porządku, to czy w ogóle jest sens się modlić? A więc, kochani, nie będę już dłużej tego testu prowadził. Chodziło mi o to, abyście sobie przypomnieli, czy gdzieś tam do trzeciego pokolenia tego rodzaju praktyki, postawy u waszych przodków nie miały miejsca. Albo czy przypadkiem w waszym postępowaniu gdzieś się to nie pojawiało. A jeśli tak, to co teraz powinniśmy z tym zrobić? Powiedziałem, że w końcowym etapie będziemy mieli taką zbiorową modlitwę. Tak, ja wierzę w indywidualne modlitwy, ale z Biblii wynika, że także gremialnie cały lud, kiedy usłyszał za Ezdrasza na przykład, to podniósł swój głos i wspólnie razem się o to samo modlili. Po wysłuchaniu tego, co powiedziałem, chciałbym, żebyśmy za chwilę powstali
I ja będę chciał was prowadzić w modlitwie. To będzie także i moja modlitwa. Przeczytam, żebyście wiedzieli, jaka będzie treść tej modlitwy. Będziemy się modlić. Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa i stojąc przed Tobą, wyrzekam się i odcinam się od wszelkich niegodziwych praktyk moich przodków. I tutaj zostawię chwilę ciszy, aby jeśli w tej chwili o czymś myślicie, żebyście to mogli w tym momencie powiedzieć. Kiedy powiem moich przodków, powiecie okultyzmu, jeśli był taki. Powiedzcie spirytyzmu, jeśli był taki. Rozwodów, jeśli były takie. A więc to, co w tej chwili przychodzi wam na myśl, a dotyczy waszych przodków, w tym momencie będziecie mogli powiedzieć. A potem będziemy się dalej modlić. Pokornie proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie tego, co wyznałem i o oczyszczenie. A następnie wiarą przyjmuję, że przebaczyłeś mi tę niegodziwość i z wdzięcznością poddaję się pod panowanie mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I czynię to w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja was poprowadzę w takiej modlitwie, ale bardzo proszę o szczerość, o pokorę. To nie jest jakaś formalna modlitwa. Bóg widzi serca. I jeśli zrobimy to ze szczerego serca, nastąpi odcięcie, bo Bóg jest Bogiem, który odpowiada na modlitwy. To jest to, co dotyczy przodków. To oczywiście też będzie wyświetlone. A potem osobiste wyznanie. Jeśli ktoś stwierdził, że był już w coś zaangażowany, o czym przed chwilą mówiłem, co wynikało z sondażu, to będę was prosił, abyście powtarzali za mną. Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa i stojąc przed Tobą, wyrzekam się czego? Na przykład pornografii. Czego? Na przykład bluźnierstwa. Czego? Na przykład pożądliwości. Czego? No to, co Duch Święty objawia, że jest problemem. A następnie pokornie proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie tego, co wyznałem, i oczyszczenie. A następnie wiarą przyjmuję, że przebaczyłeś mi tę niegodziwość i z wdzięcznością poddaję się zupełnemu Twoim panowaniu nad moim życiem, nad wszystkimi dziedzinami mojego życia. I czynię to w imieniu Jezusa Chrystusa. To mam na myśli wtedy to nasze osobiste wyznanie. Pamiętajcie, że Chrystus umierając na krzyżu niósł nie tylko nasze grzechy, ale niósł także nasze przekleństwa.
W liście do Galacjan jest powiedziane, że przeklęty każdy, kto wisi na krzyżu. A więc Jezus poniósł nie tylko nasze grzechy, ale także przekleństwa nasze. To, co na nas spadło i w co myśmy weszli. Ale niech mi wolno będzie jeszcze jedną myśl podkreślić. Kiedy grzesznikowi grzech jest przebaczony? Kiedy? No właśnie wtedy, kiedy spojrzy na tego przybitego i uświadomi sobie, za moje grzechy on tam cierpi i wyzna i przeprosi i wiarą przyjmie przebaczenie. Wtedy następuje przebaczenie. A więc droga wiary, uznanie, przeproszenie i przyjęcie. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju przekleństwa. Uznanie, tak, mój dziadek to robił, nie potępiam go za to, ale chcę się odciąć od tego. O Boże, dziękuję Ci, że Jezus to przekleństwo poniósł na czoło krzyża. Przyjmuję przebaczenie i dziękuję za przebaczenie. Czy to jest zrozumiałe? Mam nadzieję, że mimo problemu z wymową zrozumieliście, co chciałem powiedzieć. Mogę wam dać gwarancję, bo sam tego doświadczyłem. Kiedy się odciąłem od przekleństwa polegającego na tym, że dałem sobie kiedyś powróżyć. Tak, zostałem uwolniony. Zostałem uwolniony. Widzicie, jeszcze coś Biblia mówi. Proszę, nie komentujcie tego zbytnio. Ale wiecie, czasem niektórym ludziom, którzy wyznawali grzechy, wyznawali, Panie, jaki jestem niegodny, Panie, jaki jestem niegodny, musiałem powiedzieć, grzech Twój został Ci przebaczony. Pan Jezus powiedział, komukolwiek grzechy przebaczycie. To nie znaczy, że ja przebaczam. Ale wreszcie ten człowiek musi uwierzyć, że grzech mu został przebaczony. A bardzo często, żeby w to uwierzył, jakiś sługa Boży, prowadzony przez Ducha Świętego, musi go w tym przekonać. Ja nie jestem w konfesjonale i nie mówię, idź, grzech ci został przebaczony. Ale jeśli widzę, że ktoś się męczy z powyznaniu, z przyjęciem przebaczenia, to muszę mu huknąć do ucha. Został ci twój grzech przebaczony. Idź w pokoju. Bo przecież Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeśli byście wyznali grzechy wasze, będą wam przebaczone. Trzeba w to uwierzyć. Trzeba w to uwierzyć. A więc, jeśli mógłbym już was teraz poprosić, powstańmy. Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I stojąc przed Tobą, wyrzekam się i odcinam się od wszelkich niegodziwych praktyk moich przodków. I teraz wymieńcie tę praktykę. Po cichu, Pan ją słyszy. Wymieńcie ją w
imieniu Jezusa Chrystusa. A jeśli to uczyniliście, módlmy się dalej. Pokornie proszę o przebaczenie tego, co wyznałem, i o oczyszczenie. I teraz ważny moment. Wiarę. Przyjmuję, że przebaczyłeś mi tę niegodziwość. I z wdzięcznością poddaję się mojemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Czynię to w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.